doświadczenia po stronie Michała. Marek Samociuk o 12 lat młodszy od Michała Pasternaka, 24-latek, 112,5 kg wniósł na ważeniu i 188 cm wzrostu. O 7 kg lżejszy Michał Pasternak, 105,2 kg, 36 lat i 2 cm wyższy Michał, 190 cm wzrostu. Zobaczymy, czy ta przewaga doświadczenia będzie tutaj miała naprawdę duże znaczenie i właśnie ten pas będzie zawiśnie na biodrach zwycięzcy tego ekstra fajtu, który z nich zaraz przełknie gorzką gorycz porażki, a który z nich właśnie z tym pasem opuści dzisiaj arenę Votore. Jako pierwszy w historii. Dokładnie. Historyczny pas. Zaraz po tej walce zobaczymy finał i z tego, co rozumiem, to zwycięzca finału będzie konfrontował się w walce o pas na następnym turnieju ze zwycięzcą właśnie tej walki. No będą to naprawdę ciekawe historie, bo tutaj każdy z występujących zawodników jest naprawdę, naprawdę mega dobrym zawodnikiem. Aż bardzo mocny prawy tam wszedł w oczodu, prawy oczodu Michała Pasternaka. Myślę, że poczuł to Michał. No widać, że z respektem Michał Pasternak podchodzi do Marka Samociuka, który udowodnił już, mając rekord w organizacji 4-0, że potrafi walczyć na gołe pięści. No jednak 110-112 kg to już jest... Ależ kopnięcie! Co za kopnięcie, jakie kapitalnie tempo! Kapitalnie Marek Samociuk to wykonał! No i zobaczymy, czy... Zobacz, wielkie doświadczenie, tak, tutaj Michała Pasternaka mocno się klei, nie pozwala wyprowadzić ciosów kończących. Ale robi wszystko Marek Samociuk, by tą walkę zakończyć, ale musi być bardzo czujny, bo udowodnił Michał Pasternak, że w parterze potrafi się kręcić. Gotowy, gotowy? No trafił tym wysokim kopnięciem, nie ma żadnych wątpliwości, że odczuł to Michał Pasternak. Tak, ale wielkie doświadczenie, instynkt, zobacz, jak walczy tu po stronie Michała. No był w sporych opałach. A i spadli z areny i nie jest to dobra informacja dla Michała Pasternaka, który no już tam próbował robić podchody pod wpięcie za plecy. Tak, faktycznie, gdyby była siatka, no pewnie by wpięcie było, ale tu mamy inne zasady i te walki nabierają innego oblicza. No myślę, że... kolejne kopnięcie, tak, ale przechwycenie nogi. No faktycznie, rozmawiałem wczoraj z Markiem, mówił, że ma plan na Michała Pasternaka. Mimo ogromnego szacunku, on chce tą walkę wygrać i faktycznie udowadnia dzisiaj, że pomysł jest, jest dobra realizacja. Zobaczymy, czy da mu to upragniony pas na biodrach. No wiesz, dzisiaj ten bagaż taki niedobry do tych zawodników bardzo doświadczonych jest to, że no mamy internet i te walki wszystkie są. Czyli ten mniej doświadczony zawodnik ma się czego uczyć. Ciężej jest rozgryźć tego mniej doświadczonego poprzez to, że no nie ma tyle materiałów, żeby rozgryźć i przerzucić w łatwiejszy sposób do płaszczyzny, w której będziemy mieć przewagę. No i na to też właśnie Marek zwrócił wczoraj uwagę, że tak naprawdę on o Michale wie wszystko, a Michał o nim niewiele. Także tutaj Marek Samociuk kontynuuje realizację swojej taktyki. Po raz drugi wypchnięty przed chwilą Michał Pasternak. Teraz przeszedł pod ciosem, pod prawą ręką Marka Samociuka Pasternak. Uniknął tego mocnego overhanda. Prawie 3 minuty tego pojedynku za nami. No Samociuk, który raczej widać unika walki w parterze, będzie chciał rozgryźć to w stójce swoimi piekielnie ciężkimi ciosami. No popularny wampir udowodnił, że w tym parterze potrafi. A znów trafia Marek Samociuk. Taki obszerny sierp, gdzieś tam usnął szczękę, tu znowu. Świetnie unika tych prawych ciosów, ciosów prawą ręką Michała Pasternaka Marek Samociuk i od razu kontruje. Wypada teraz Samociuk z areny. Szybko oczywiście na nią wraca, bo to nie było po kłosie jakiegoś silnego ciosu. No i kontynuujemy ten czwarty ekstra fight o pas, historyczny pas organizacji Votore. Walka na wyniszczenie widać. Tak, obaj ponad 100 kg, także gdzieś tam tych sił na pewno będzie upływać z biegiem czasu. No, wpada teraz... Zdecydował się, tak, Marek obalić, ale... Ale sprytnie opuścił arenę. Zaczęli walczyć bardzo taktycznie ci zawodnicy. Znów zabrakło siatki Michałowi Pasternakowi. Nie możesz tak robić. Ostrzeżenie. Ale upomniany Marek Samociuk przez sędziego. Tak, widać delikatne braki
już tlenowe u jednego i drugiego zawodnika. No ale im dłużej będzie rozgrywać. I znów Marek Samociuk wychodzi poza arenę. Ale widać, że brakuje sił Markowi, a brak sił może, wydaje mi się, że doda, no na pewno doda Pasternakowi skrzydeł. I to będzie działać tylko na korzyść Pasternaka. No Marek już nie będzie tak szybki, celny w tym samym, nie będzie już tego timingu. I myślę, że no, może Michał przełamać, no ale zobaczymy. Prawda, był blisko na początku tego pojedynku, by zakończyć go dość szybko, natomiast wytrzymał to doświadczony Michał Pasternak i teraz to on gdzieś tam przejmuje inicjatywę w tym pojedynku. Ale cały czas opuszcza lewą rękę Pasternak. Ostatnie upomnienie od sędziego dostał Marek Samociuk. Ale teraz to już było takie wypchnięcie, to nie była ucieczka, także... To prawda. Gotowy, gotowy! No próbuje iść do przodu Marek Samociuk, ale tak jak wspomniałeś, te ciosy już ani takie celne, ani takie szybkie, więc gdzieś coraz, tak, coraz ciężej oddycha. Coraz celniejsze ciosy Pasternaka, zobacz, już za gardą chowa się, tak, Marek. Ależ by to była historia, jakby tutaj... Koniec walki! Michał Pasternak pierwszym zdobywcą pasa organizacji WOTORE. Naprawdę kapitalny bój. Zaprezentował nam tutaj duet Samociuk-Pasternak, ale to ostatecznie Pasternak wychodzi zwycięsko. Tutaj mamy akcję kończącą. Seria celnych ciosów. Prawy, lewy, prawy. Dochodziły głowy. Wypada za arenę Marek Samociuk i sędzia decyduje się na przerwanie tego pojedynku.